Thunder 1453, Thunder 360, radar heading 250. Hello, Thunder 1453, Thunder Hello, radar contact. Każdego dnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dba o bezpieczeństwo pasażerów ponad 2,5 tysiąca samolotów przemieszczających się nad Polską. Rocznie to blisko 750 tysięcy przelotów tranzytowych, zbliżeń do lotnisk, startów i lądowań, które odbywają się pod okiem ponad 500 kontrolerów ruchu lotniczego zatrudnionych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz 200 tysięcy lotów lotnictwa ogólnego General Aviation obsługiwanych przez Służbę Informacji Powietrznej Flight Information Service, FIS. Pakistan 711, proceed to Romeo Kilo November. Correct, Romeo Kilo November, Pakistan 711. Liczby mówią same za siebie. W 1995 roku na polskim niebie wykonano około 170 tysięcy lotów, a w 2015 już prawie milion. Lotnictwo jest najbezpieczniejszą formą transportu. To również zasługa pracy kontrolerów ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Czuwają oni nad tranzytem samolotów, ich zbliżaniem do lotnisk, bezpiecznym startem i lądowaniem. Kontrolerów wspomaga zaawansowana technika. Ponad 200 urządzeń rozmieszczonych w całej Polsce, które gwarantują bezpieczeństwo ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej, składa się na systemy łączności radiowej między kontrolerami a pilotami, systemy nawigacji obszarowej, systemy ILS-DME zapewniające precyzję lądowania, systemy radarowe. Jesteśmy odpowiedzialni za zaawansowaną infrastrukturę lotniczą. Budujemy ją i rozwijamy. W najbliższych latach na jej modernizację wydamy blisko miliard złotych. Speedbird 846, good morning. Central 110, speed 250. Central 110, speed 250 knots, Speedbird 846. Systemy i urządzenia zapewniające bezpieczny lot są pod stałą opieką specjalistów techników oraz Inspekcji Lotniczej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, wyposażonej w nowoczesne samoloty pomiarowo-kontrolne. Kontroler ruchu lotniczego to wyjątkowy zawód, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów. To wyjątkowa praca dająca wiele satysfakcji, ale też wymagająca szczególnych predyspozycji i doskonałego przygotowania, koncentracji i dokładności. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą cywilnych kontrolerów. Każdego dnia na pokładach wszystkich samolotów przelatujących nad Polską znajduje się blisko 500 000 pasażerów. W Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz na lotniskach w całej Polsce kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad ich spokojną podróżą. Jesteśmy częścią lotniczego świata, który dynamicznie się rozwija, a my rozwijamy się wraz z nim. Bezpieczeństwo w powietrzu to nasza praca i misja. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.